Trzy samochody zderzyły się na drodze krajowej numer 5 pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą. Ratownicy przy użyciu sprzętu hydraulicznego wykonali dostęp do osoby poszkodowanej. Następnie osoba poszkodowana została przekazana zespołom ratownictwa medycznego. Na miejscu lądował również ratownik 13 z lotniczego pogotowia ratunkowego. W tej chwili droga do Kamiennej Góry jest nieprzejezdna. Prokuratura wspólnie z policją wyjaśniają szczegóły zdarzenia. Wstępne ustalenia prokuratury wskazują na to, że przyczyną zdarzenia było utraty panowania nad pojazdem przez kierującego samochodem marki BMW. Jest to ten mężczyzna, który ostatecznie zginął w wyniku tego zdarzenia. Natomiast oczywiście będzie tu jeszcze uzyskana opinia biegłego z zakresu wypadków drogowych. Prowadzone jest postępowanie dowodowe, zatem są to, podkreślam, wstępne ustalenia. Na miejscu zabezpieczono ślady, a jednocześnie prokuratura czeka na opinię biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Droga przez kilka godzin była zablokowana.